Moi drodzy, być może Was zaskoczę, patrząc na niektóre komentarze pod moimi filmami, ale każdy ssak ma sutki. What? Gruczoł sutkowy to inaczej gruczoł produkujący mleko i jest charakterystyczny dla wszystkich samic ssaków, a także obecny w szczątkowej i w większości niefunkcjonalnej postaci u samców. Gruczoły sutkowe są regulowane przez układ hormonalny i stają się funkcjonalne w odpowiedzi na zmiany hormonalne związane z ciążą i porodem. W drugiej części tego filmu pogadamy o tym, po co mężczyznom sutki i dlaczego widoczne sutki kobiece wywołują tyle kontrowersji. Ale najpierw co nieco o innych ssakach. Gruczoły sutkowe są głównym łącznikiem wszystkich nas, ssaków. Od kotów, psów, koali, po tygrysy, lemury czy dziobaki. Wszystkie ssaki mają gruczoły sutkowe, choć nie wszystkie ssaki mają piersi. Co więcej, niektóre z nich nie mają nawet brodawek sutkowych. Istnieje prawie 6000 rodzajów ssaków i wszystkie rozpoczynają życie na diecie mlecznej, choć rodzaj laktacji ssaków może się znacznie różnić. Laktacja to właśnie wydzielanie i oddawanie mleka przez samice po porodzie. Na przykład ludzkie mleko to wodnista substancja, która ma niecałe 4% tłuszczu i lekko ponad 1% białka. I to jest nic przy mleku płetwala błękitnego, które zawiera 38% tłuszczu i niecałe 13% białka. Mówi się, że mleko płetwala błękitnego ma konsystencję luźnego, płynnego sera. Jako największe stworzenia, jakie kiedykolwiek żyły, płetwale błękitne są również rekordzistami pod tym kątem. Każdy gruczoł sutkowy ma prawie 1,5 metra długości i waży prawie 113 kg. Podobnie jak ludzie, płetwal błękitny ma dwa takie gruczoły, co oznacza, że każda dorosła samica nosi około ćwierć tony maszynerii produkującej mleko. What? Jeśli chodzi o zawartość tłuszczu w mleku, to tutaj królują foki i ich prawie 61% tłuszczu w mleku, ale to dlatego, że tylko przez 4 dni taka foka karmi swoje małe, co też jest najkrótszym okresem laktacji u ssaków. Jeśli chodzi o ssaki morskie, to ani foki, ani wieloryby nie mają piersi. Generalnie wszystkim ssakom morskim brakuje piersi, jakie znamy, a gruczoły sutkowe ich są po prostu ukryte w ciele. Foki, lwy morskie i morsy mają chowane sutki do środka, gdy nie są używane. To prawdopodobnie zmniejsza opór w wodzie i chroni je przed zimnem. Walenie, czyli wieloryby, delfiny, morświny i tym podobne, idą o krok dalej, chowając swoje części gruczołów sutkowych pod fałdem skóry, zwanym szczeliną sutka, które znajdują się po obu stronach długiej szczeliny, w której znajdują się genitalia. No i warto wspomnieć, że jedynym ssakiem płci męskiej, który produkuje mleko na wolności, jest nietoperz. Wykazano, że nietoperze owocożerne dajak, schwytane w Malezji, wydzielają stosunkowo niewielką ilość tego, co wydaje się być mlekiem. Jednak nie ma dowodów na to, że pomagają pielęgnować małe nietoperki. Podejrzewa się, że może to być bardziej efektem ich diety niż jakiegoś postępu ewolucji. Prawdopodobnie nietoperze owocożerne dajak zjadały liście lub owoce zawierające estrogeny roślinne, które stymulowały do wytwarzania wydzieliny przypominającej właśnie mleko. Co więcej, niektóre ssaki karmią swoje młode bez żadnych sutków. Mają gruczoły sutkowe i wydzielają mleko, które po prostu kapie na kępki futra, skąd młode je zjadają. No dobra, idźmy zatem do ludzi. Gruczoł sutkowy, nazywany inaczej gruczołem mlekowym i sutkiem, a potocznie piersią, to największy gruczoł skórny człowieka, jeden z parzystych narządów, rozwijający się u kobiet w okresie pokwitania. Określenie sutek jest też używane jako synonim brodawki sutkowej, będącej częścią tego gruczołu. I to jest ważne. Popatrzcie na przekrój poprzeczny piersi. Sutkiem określamy całą pierś, a brodawką sutkową ten czasem wystający fragment, który służy m.in. do karmienia dziecka. A otoczka, często przyjmująca barwę ciemniejszą od piersi, to fachowo otoczka brodawki sutkowej. Według Wikipedii sutek, czyli pierś, to wyniosłość w kształcie półkuli lub stożka, która u młodych kobiet leży na wysokości 3 do 7 żebra i spoczywa głównie na powierzchni mięśnia piersiowego większego, jedynie niewielka część boczna leży na powięzi mięśnia zębatego przedniego. U kobiet karmiących sutki zwykle się powiększają. U mężczyzn gruczoł sutkowy się nie rozwija, a jego rozwój silniejszy jest stanem patologicznym zwanym ginekomastią. Sutek składa się z tkanki gruczołowej ciała sutka i otaczającego je ciała tłuszczowego. Nieco poniżej środka każdego z sutków, na jego szczycie, wystaje ciemniej zabarwiona, cylindryczna lub stożkowata wyniosłość, o której już wcześniej wspomniałam i którą nazywamy brodawką sutkową. Zajmuje ona środek okrągłego, pigmentowanego pola, zwanego właśnie otoczką brodawki sutkowej.
Warto podkreślić, że kształt i wielkość brodawki bywają zmienne. Może tak być, że brodawka jest słabo rozwinięta i nie wystaje ponad otoczkę, bądź nawet jest wciągnięta. Co ciekawe, u obu płci mogą występować dodatkowe brodawki sutkowe. No i tak jak mówiliśmy w przypadku zwierząt, wydzieliną gruczołu sutkowego u kobiet jest również mleko, które pojawia się po porodzie, a częściowo także bezpośrednio przed nim w ostatnich miesiącach ciąży. Jego skład różni się w zależności od okresu i w pierwszych dniach po porodzie nosi nazwę siary, czyli inaczej kolostrum, jednocześnie zawierając mniej tłuszczu niż już potem mleko dojrzałe. Siara i wszystko jasne. U kobiety może dochodzić do zmian w brodawce sutkowej, fizjologicznych zmian, niezależnych od nas, potocznie mówi się wtedy o stojących sutkach. Za erekcję brodawki sutkowej odpowiada zwieracz gruczołu sutkowego, a do erekcji brodawki dochodzi między innymi pod wpływem czynników mechanicznych, np. podczas karmienia piersią czy pocierania brodawki, czynników termicznych jak podczas ekspozycji na zimno, czy zmian hormonalnych w obrębie cyklu menstruacyjnego, a także pod wpływem czynników psychicznych, czyli podczas podniecenia seksualnego, za co odpowiada oksytocyna. Sutki pełnią również funkcję erogenną u kobiet. Zarówno stymulacja seksualna, jak i laktacja sprzyjają poczuciu bliskiego związku emocjonalnego, a każde z nich zapewnia przepływ endorfin. Sutki są również erogenne u około 50% mężczyzn, którzy mają taką samą reakcję fizjologiczną i emocjonalną. Teraz czas na bardzo ważne pytanie. Po co mężczyznom sutki? Dzieje się tak, ponieważ sutki rozwijają się zanim embriony staną się wyraźnie męskie lub żeńskie, czyli w pewnym sensie możemy powiedzieć, że we wczesnym rozwoju każdy z nas zaczyna życie jako kobieta. What? I hormony, które pojawiają się w okresie dojrzewania, powodują dopiero wzrost piersi u kobiet, dziewcząt, podczas gdy piersi chłopców zazwyczaj już pozostają płaskie. Wydawać by się mogło, że jeśli jakaś cecha nie jest konieczna do naszego przetrwania, ewolucja ostatecznie ją eliminuje. To jeśli samce nie karmią piersią niemowląt, to dlaczego dalej mają sutki? Prawda jest taka, że mamy wiele nieistotnych cech fizycznych, takich jak zęby mądrości, które są pozostałością po naszym rozwoju jako gatunku. Takie cechy są nazywane szczątkowymi, co oznacza, że nadal je mamy, ponieważ nie są one priorytetem dla zmian ewolucyjnych. W pewnym sensie sutki samców są analogiczne do struktur szczątkowych, takich jak pozostałości chociażby też bezużytecznych kości miednicy u wielorybów. Gdyby wyrządzały wiele problemów, zniknęłyby. Jak już wcześniej wspomniałam, męskie sutki służyć mogą jako strefa erogenna i podobnie jak kobiece sutki są wrażliwe na dotyk i mogą się przydać do stymulacji erotycznej. Jedno z badań wykazało, że stymulacja sutków zwiększyła podniecenia seksualne u 52% mężczyzn. Warto krótko wspomnieć też o ginekomastii, czyli przerostowi gruczołu piersiowego u mężczyzn, który objawia się rozrostem tkanek w obrębie piersi i brodawek sutkowych i zwykle jest wynikiem braku równowagi hormonalnej, jak na przykład niskie poziomu testosteronu. W takiej sytuacji należy poddać się odpowiedniej diagnostyce. Sutki kobiet i mężczyzn różnią się tym, że kobieta ma je większe, jak i to, że dzięki współpracy z kobiecą gospodarką hormonalną może ona wykarmić potomstwo. Pod względem estetycznym różnica między sutkami mężczyzn i kobiet jest bardzo niewielka. Jednak sutki kobiet są seksualizowane i w konsekwencji przedstawiane jako nieprzyzwoite, obsceniczne i lubieżne. Dlaczego mężczyzna może chodzić bez koszulki po ulicy, a u kobiety nienoszenie stanika pod bluzką wywołuje tak wielkie kontrowersje? Czy to podwójne standardy wobec płci? Jeśli widać sutek kobiecy, jest to uważane za nagość, a jeśli jest taki sutek na zdjęciu, no to uznaje się to po prostu za pornografię. Wynika to z tego, że nasza kultura uznaje to za niestosowne. Jednak ten sam osąd nie dotyczy mężczyzn. Ta nierówność płci jest podtrzymywana ochoczo przez jedną z najpopularniejszych platform mediów społecznościowych – Instagram. Wytyczne dla społeczności Instagrama stwierdzają, że z różnych powodów nie zezwalają na nagość na Instagramie, co obejmuje zdjęcia kobiecych sutków, ale dozwolone są zdjęcia blizn po mastektomii i kobiet aktywnie karmiących piersią. Tak przynajmniej była taka informacja w Centrum Pomocy Instagrama. W związku z tym
Obowiązuje polityka, która jest przeciwna eksponowaniu części anatomicznej obu płci, jednak obowiązuje tylko dla jednej płci. Jeśli na stronie pojawi się zdjęcie grupy kobiet leżących topless na plaży, zdjęcie zostanie natychmiast usunięte. Gdyby jednak była to grupa mężczyzn, nic takiego by się nie stało. Prawdopodobnie powodem cenzury kobiecych sutków wydaje się być fakt, że kobiece piersi są uważane za obiekt seksualny. Męskie sutki w historii nigdy nie były seksualizowane w taki sam sposób jak sutki kobiet. Obecne wytyczne przyjęte przez Instagram i inne media społecznościowe wydają się być zakorzenione w konserwatywnej naturze, która zabrania kobietom podniecania mężczyzn, ale nie zabrania mężczyznom niewłaściwego zachowania, gdy są podnieceni. Gdyby kobiecy sutek był pozbawiony seksualności, tak jak w niektórych innych kulturach, nie byłby poddany erotyzmowi, a zatem nie byłby cenzurowany. Kilka lat temu świat obiegła równościowa kampania Free the Nipple. W czerwcu 2014 roku artysta Mikol Hebron stworzył zdjęcie z męskim sutkiem i zasugerował, aby kobiety wycinały i wklejały ten obraz na swoje piersi, dzięki czemu ich ujęcia topless były bardziej przyjazne dla mediów społecznościowych. Reklama tej akcji, tej kampanii brzmiała: jeśli zamierzasz opublikować zdjęcia kobiet topless, użyj tego dopuszczalnego szablonu męskiego sutka, aby zakryć niedopuszczone kobiece sutki. Dziękuję za pomoc w uczynieniu świata bezpieczniejszym miejscem. Kobiety w internecie na całym świecie opublikowały swoje zdjęcia z męskimi sutkami wraz z hashtagiem Free the Nipple. Ten ruch pokazał, jak podobne są anatomicznie części męskiej i kobiecej klatki piersiowej. Wiecie, większość kobiet prawdopodobnie nie chce chodzić po ulicy topless ani zamieszczać swojego zdjęcia bez koszulki. Jeśli jednak któraś ma taką ochotę, to powinna mieć takie samo prawo jak mężczyźni. Piersi z natury nie mają natury seksualnej. Piersi służą do rozrodu, czyli do produkcji mleka i karmienia noworodka. Jednak uprzedmiotowienie kobiecego ciała doprowadziło do tego, że coś tak prostego jak sutek stało się obrazem seksu, nieprzyzwoitości i czegoś ryzykownego. Jednak tak nie powinno być. Kobiecy sutek nie jest symbolem nieprzyzwoitości, tylko symbolem życia. Kolejnym ciekawym i ważnym argumentem w tej dyskusji jest kwestia zawstydzania człowieka za jego fizjologię. Pięknie pokazały to komentarze pod moim filmem, gdzie nie miałam stanika, a bluzkę z podwójnym materiałem, przeznaczoną właśnie do tego, żeby nie zakładać pod nią stanika, bo jest nieprzezroczysta i obcisła. Jednak jeśli materiał przylega do ciała, to widać stojące brodawki sutkowe. Widać po prostu dwa małe punkty na bluzce. Niektórzy widzowie uznali, że to mój celowy zabieg, żeby materiał lepiej się klikał i że szukam sposobów na podkręcenie oglądalności. No i że na takim poważnym kanale to nie wypada. Cóż, jest lato, wiele kobiet chodzi bez stanika i pewnie mogłam pomyśleć przed nagraniem, że nie mam wpływu na fizjologię organizmu, choć niektórzy widzowie uznają, że same chyba my, kobiety, tymi brodawkami sutkowymi sterujemy. I to tak celowo. No więc mogłam z góry zapobiec takiej sytuacji poprzez chodzenie w staniku. Ale z drugiej strony, co w tym złego? Jak brak stanika pod nieprzezroczystą bluzką wpływa na merytorykę odcinka? Z jakiej racji ktoś mnie osądza i zawstydza za to, że nie noszę stanika i widać kształt brodawki sutkowej, dwie małe wypukłości na bluzce? Temat ten wywołał wiele dyskusji u mnie na Instagramie i w tym bardzo ciekawą odpowiedź otrzymałam od bardzo dobrej pani psycholog, Pauliny Danielak. Poprosiłam ją więc o rozszerzenie swojej wypowiedzi, abym mogła ją użyć w tym odcinku. Posłuchajcie. Komentarze oceniające, wytykające lub te wypowiadane w opresyjny sposób dotyczące czyjegoś ciała i jego naturalnej fizjologii są przestrzenią, w której może dochodzić do transformacji bodźca. A więc coś, co początkowo jest całkowicie neutralne, taki bodziec jak sutki, ciało, ręka, noga, zamienia się w bodziec awersyjny. A więc bodziec, który może wywoływać frustrację, smutek, wstyd, złość, a nawet wstręt u osoby, która jest poddawana tej ocenie. Warto również zaznaczyć, że komentarze, takie komentarze, które są wypowiadane w formie oceny, są przemocą psychiczną i mogą prowadzić również do budowania w osobie, która jest poddawana tej ocenie, wewnętrznej narracji pod tytułem moje ciało jest złe, a jego reakcje, naturalne reakcje fizjologiczne są nienormalne. Co za tym idzie? Następuje próba odcięcia się od swojego ciała, od jego emocji, odczuć, a to może prowadzić do naprawdę bardzo trudnych konsekwencji właśnie w zakresie psychofizjologicznym. Czy stres, lęk, choroby psychosomatyczne, stany depresyjne,
zaburzenia odżywiania i tym podobne różnego rodzaju stany odcinania się od siebie w sytuacji właśnie doznawania wszelkiego rodzaju awersyjnych informacji na swój temat. I dodam tutaj jeszcze taką kwestię, że my jako ludzie nie musimy czegoś przeżyć na samych sobie, nie musimy czegoś doświadczyć właśnie sami, aby wiedzieć, że coś może być zagrażające lub że możemy się czegoś bać. A więc osoba, która wystarczy, że czyta komentarze oceniające ciało innej osoby, może również tak samo budować w sobie narrację bardzo mocno oceniającą jej własne ciało. A więc uczy się poprzez czytanie takich komentarzy w internecie, że jej ciało, jego naturalna fizjologia jest czymś złym, nienormalnym albo wręcz wulgarnym i należy się tego pozbyć. Co za tym idzie? Wyzbywamy się swoich naturalnych odruchów naszej fizjologii, a tym samym oddalamy się od siebie. Jak już powiedziałam, to prowadzi do wielu, wielu bardzo trudnych konsekwencji i warto zastanowić się, dlaczego takie bodźce wywołują we mnie, jeżeli wywołują, takie właśnie reakcje, chęć oceny drugiego człowieka. Dlaczego mam ochotę oceniać jego ciało, napisać, przelać swój dyskomfort. I tutaj praca leży po stronie osób, które oceniają, które hejtują, które wylewają swoje emocje na psychikę i ciała innych osób, bo to po ich stronie leży odpowiedzialność za przepracowanie własnych dysfunkcyjnych schematów. Paulina, bardzo Ci dziękuję za tę wypowiedź, a Wam, drodzy widzowie, za to, że dotrwaliście do końca materiału. Kto dotrwał do tego momentu, zostawia komentarz, hashtag wolność dla piersi. Jest to, że człowiek się stara, założy stanik, a sutki widać. Tragedia. Może trzeba wyciąć po prostu, to wtedy może nie będzie pewnej męskiej części publiczności tak to oburzało.